Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie włoski myśliwiec z II wojny światowej, który z jednej strony zawsze mi się podobał. Tak, mam w swoim małym modelarskim magazynku jego model w skali 1 do 72, który kiedyś chciałem skleić, ale którego nie skleiłem, a który sobie odłożyłem i który któregoś dnia skleję. Na pewno tak będzie. Z drugiej strony, zawsze ten samolot sprawiał mi sporo problemów. W części starszych opracowań możemy napotkać na oznaczenie MC202. Natomiast w niektórych opracowaniach zachodnich i niektórych nowszych pozycjach na ten temat samolot pojawia się jako C202. Podobny problem pojawia się także w przypadku jego następcy we włoskim lotnictwie C205, który jest. Opisywany był opisywany jako MC-205. Dlatego też w dzisiejszym materiale postanowiłem, że już na samym początku ustalę pewną rzecz, a mianowicie to, że będę posługiwał się nazwą MC-202. Pomoże nam to uniknąć niedomówień, gdyż jak zdążyłem zauważyć, trafiają się ludzie, którzy usilnie poszukują różnych błędów. Przejdźmy jednak do historii samolotu. Bo to właśnie po to się tu spotkaliśmy, przynajmniej w większości. A przynajmniej ja mam taką nadzieję. W 1940 roku, po tym jak Włochy przystąpiły do udziału w wojnie po stronie Niemiec, władze włoskie szybko zdały sobie sprawę, że na polu walki sytuacja poddanych króla Wiktora Emanuela nie przedstawia się zbyt dobrze. Wynikało to po części z braku odpowiedniego sprzętu, m.in. nowoczesnych samolotów myśliwskich. W tym czasie bowiem Podstawowe włoskie myśliwce były samolotami z odkrytymi kabinami napędzanymi słabymi silnikami gwiazdowymi o małej mocy, np. fiat G50, który korzystał z jednostki napędowej o mocy mniej więcej 870 koni mechanicznych. Podobnie przedstawiała się sytuacja z dwupłatowcami fiat CR-42 czy jednopłatowymi Maki MC200, które w porównaniu do innych włoskich maszyn były całkiem udane. Ale gdy przychodziło do starcia z alianckimi maszynami, no to ten samolot okazywał się znacząco słabszy. Najlepszym samolotem z całej trójki był niewątpliwie MC-200, jednakże nawet on ustępował swoim zachodnim odpowiednikom. Wśród których można wspomnieć chociażby o brytyjskim Hawker Hurricane, francuskim D-520 oraz francuskim MS-406. Oznaczało to, że włoskie lotnictwo znalazło się. Delikatnie mówiąc, w niezbyt komfortowej sytuacji, tymczasem szans na rozwiązanie problemów w dającej się przewidzieć przyszłości nie było widać. Najpoważniejszym problemem był brak odpowiedniego silnika lotniczego. W tej sytuacji Włosi byli zmuszeni zwrócić się o pomoc do Niemiec, które zaoferowały sprzedaż silników Daimler Benz DB601A, których licencja została zakupiona przez Włochów na początku 1940 roku. Jednocześnie pracownicy wytwórni aeronautika, matki, postanowili rozpocząć pracę nad przeprowadzeniem głębokiej modernizacji samolotu MC200, który miał otrzymać mocniejszy silnik. Początkowo próbowano szczęścia z włoskimi silnikami, te jednak okazały się bardzo zawodne i cierpiały na wiele usterek, których usunięcie wymagało czasu, a tego czasu Włosi mieli bardzo mało, a w zasadzie nie mieli go wcale. W tej sytuacji Inżynier Mario Castoldi znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji. Urodzony 26 lutego 1888 roku, Castoldi był doświadczonym inżynierem lotniczym. Już wcześniej pracował nad samolotami, które były w stanie wykrzesać z siebie naprawdę dobre osiągi. Na przykład w 1933 roku pracowany przez Castoldiego wodno-samolot pilotowany przez Francesco Angelo, ustanowił rekord prędkości wodnopłatowca wynoszący 684 km na godzinę. Później udało się wycisnąć jeszcze więcej, 709 km na godzinę na MC72. To właśnie po tym sukcesie inżyniera Castoldiego skierowano do prac nad nowymi myśliwcami. Jednakże to, co było możliwe przy budowie samolotów przeznaczonych do bicia rekordów, okazało się trudniejsze w przypadku maszyn przewidzianych do służby w linii. Problemy udało się rozwiązać dopiero na początku 1940 roku, gdy do dyspozycji inżyniera Castoldiego oddano pierwsze niemieckie silniki. Było to jak skok do zupełnie innej ligi. Wiecie, coś jak serie C i serie A prototyp. MC-202 oblatano 10 sierpnia 1940 roku i od razu okazało się, że samolot ma bardzo dobre parametry lotne, a w powietrzu spisuje się lepiej od seryjnych Messerschmittów BF-109E, których pierwsze wersje produkcyjne dysponowały takim samym silnikiem. Pod wieloma względami nowy samolot dorównywał wprowadzonemu do służby później Spitfire'owi Mark V. Wszystko to spowodowało, że bardzo szybko rozpoczęła się produkcja seryjna, a pierwsze samoloty zaczęły trafiać do służby. Samolot został przyjęty początkowo z mieszanymi uczuciami, podobnie jak w przypadku wcześniejszego MC-200, zaprojektowano go z zakrytą kabiną. W przypadku wprowadzonego do służby już jakiś czas temu MC-200 okazało się, że to rozwiązanie nie jest zbyt dobre, bo po krótkim okresie eksploatacji Szkło matowieje i staje się nieprzejrzyste, utrudniając obserwację. Trzeba więc było wprowadzić kabinę, która była otwarta. Tego problemu nie było w MC202, ale piloci włoscy podchodzili do tego rozwiązania bardzo niechętnie. Szybko jednak przekonali się, że taki układ kabiny zapewnia mniejsze opory aerodynamiczne, a to przekłada się na rozwijanie większych prędkości. Teraz jednak dał o sobie znać pośpiech. Okazało się, że nowy samolot nie ma odpowiedniego pancerzenia, co negatywnie odbija się na pilotach podczas walk powietrznych. Podczas służby w szczególnie trudnych warunkach pustynnych, a takie panowały m.in. na terenie Libii i Egiptu, gdzie również dotarł front, konieczne okazało się zastosowanie filtra przeciwpyłowego, który podobnie jak opancerzenie negatywnie wpływał na osiągi samolotu, stanowił bowiem dodatkowych kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt kilogramów masy. Już po pierwszych testach okazało się także, że poważnym brakiem jest słabe uzbrojenie strzeleckie, które w pierwszych wersjach produkcyjnych składało się z dwóch karabinów maszynowych kalibru 12 i 70 mm Breda-SAFAT. By jakoś rozwiązać ten problem, zastosowano jeszcze dwa karabiny maszynowe kalibru 7,7 mm, które umieszczono na skrzydłach, jednakże nadal uzbrojenie to nie pozwalało na prowadzenie skutecznej walki z bombowcami alianckimi, które w tym czasie coraz liczniej pojawiały się także nad Afryką. Pomimo tego Pierwsze samoloty trafiły do jednostek bardzo szybko. Wynikało to z tego, że pierwsze serie produkcyjne zostały oparte na kadłubach wykorzystywanych w starszych MC-200, co umożliwiło szybkie wprowadzenie samolotów do służby liniowej. No ale miało też złą stronę, gdyż odbiło się na ich jakości. Nowy samolot na froncie, ze względu na bardzo dobre osiągi, otrzymał nazwę własną Błyskawica, Folgiore, która stała się jego znakiem rozpoznawczym. Oprócz udziału w walkach na froncie afrykańskim, samoloty trafiły także do Rosji, gdzie napotkały na jeszcze mocniejszych przeciwników, przynajmniej pod względem ilości ołowiu, którą taki samolot mógł przyjąć. No i tak, mam na myśli cementowe bombowce, jak nazywali je Niemcy, którzy do opisywania tych samolotów używali też terminu żelazny gustaw. Mam nadzieję, że niektórzy już wiedzą o co chodzi. Tak, proszę Państwa, IU-2. Otóż jeśli włoscy piloci chcieli mieć szansę na zestrzelenie żelaznego Gustawa, to musieli otrzymać mocniejsze uzbrojenie, albo musieli stać się snajperami, którzy już pierwszą serię umieszczają w znajdującej się pod silnikiem nieopancerzonej chłodnicy oleju. Ponieważ snajperami nie byli, to problem rozwiązano poprzez montowanie podskrzydłowych zaczepów, na których umieszczano zasobniki z niemieckimi działkami Mauser. MG151.20 kalibru 20 mm. Oczywiście, zastosowanie takich półśrodków przyczyniło się do pogorszenia osiągów, które w 1943 roku nie robiły już takiego wrażenia. Jednocześnie trwały już prace nad nową wersją, która dysponowała silniejszym uzbrojeniem i nosiła oznaczenie MC-205. Był to następca 202. Trzeba natomiast powiedzieć sobie otwarcie, że pojawienie się nowoczesnych samolotów MC-202 na froncie, przynajmniej początkowo, stanowiło spore zaskoczenie dla aliantów, którzy przyzwyczaili się już do walk ze słabymi fiatami G-50 i MC-200. Pomimo tego, w walkach toczonych przeciwko wykorzystywanym na dużą skalę przez aliantów P-40 i Harikenom, MC-202 był bardzo groźnym przeciwnikiem, co Wynikało z tego, że nie było tam zbyt wiele na tym froncie afrykańskim Spitfire'ów, tych najnowszych maszyn, które mogły Włochów zakasować. W zasadzie, w czasie, kiedy MC-202 pojawił się na froncie afrykańskim, jedyną przewagą alianckich samolotów była duża siła ognia, co zwłaszcza w początkowym okresie stanowiło pewien problem, ale pomimo tych Przewag alianckich maszyn, to włoskim pilotom udało się odnieść bardzo wiele sukcesów. Z czasem zaczęto opracowywać nowe wersje samolotów MC-202. Jedną z nich była wersja AS, która miała filtr przeciwpyłowy, o tym już wspominałem. Kolejną wersją był MC-202B, który przystosowano do wykonywania zadań myśliwsko-bombowych. Samolot mógł przenosić dwie bomby na zaczepach podskrzydłowych. Każda z nich mogła ważyć 150 kg. MC-202 miały także możliwość przenoszenia dwóch dodatkowych zbiorników paliwa. Warto wspomnieć co nieco o kilku dość ciekawych przypadkach. Otóż latem 1943 roku sytuacja polityczna Włoch stała się bardzo złożona. Część armii włoskiej poszła za rozkazami nowego rządu i zdecydowała się złożyć broń na froncie, gdzie walczyli przeciwko aliantom zachodnim. No i w tym momencie doszło do powstania dwóch niezależnych i wzajemnie się zwalczających włoskich sił powietrznych. Pierwsze z nich, uznające zwierzchnictwo legalnego rządu, wykorzystały sześć samolotów MC-202, które miały wziąć udział w walkach przeciwko Niemcom. Pewna ilość maszyn MC-202 była wykorzystywana także w siłach powietrznych Włoskiej Republiki Socjalnej rządzonej przez Mussoliniego. W sumie, w toku całej produkcji, zostało wyprodukowanych 1500 samolotów w różnych wersjach, które pozostawały w służbie włoskiego lotnictwa do 1948 roku. Możemy tutaj, jeśli mówimy o odmianach MC-202, wspomnieć jeszcze o silniej uzbrojonej wersji EC, która dysponowała dwoma działkami w podskrzydłowych gondolach. Tutaj był zapas 200 pocisków na lufę, podobne. Rozwiązanie było zastosowane także w MC-205. Kolejna wersja to rozpoznawcza RF z aparatami fotograficznymi. Wyprodukowano jednak bardzo niewiele samolotów w tej odmianie. Można wspomnieć też o wersji D, która miała chłodnicę umieszczoną pod nosem, podobnie jak w P-40. Warto przypomnieć wersję AR-4, która była projektowana do stworzenia włoskiej odmiany zestawu Mistel, w którym rolę bombowca U-88 we włoskim przypadku miał odegrać samolot S-79. Pojawiały się także próby stworzenia odmiany z mocniejszym silnikiem DB605A o mocy 1465 koni mechanicznych. No ale te wersje posłużyły w procesie powstawania nowego samolotu, który otrzymał oznaczenie MC205. Jeśli jesteśmy jeszcze przy MC202, to ostatnia kwestia, użytkownicy zagraniczni, no i tutaj trzeba powiedzieć, że nie będzie tego zbyt wiele. W pierwszym rzędzie trzeba wspomnieć o rządzonym przez ustaszy niepodległym państwie chorwackim. No i jeszcze o Niemcach, którzy w jednej z jednostek Luftwaffe wykorzystywali 12 włoskich samolotów makki MC-202. Na koniec co nieco o danych. 10,58 metra rozpiętości, 8,85 metra długości, 3... I dwie setne metra wysokości. Powierzchnia nośna 16,8 metra kwadratowego. Masa własna 2357 kg. Masa maksymalna 2937 kg. Prędkość maksymalna 600 km na godzinę. Pułap 11500 m. Zasięg 765 km. Moi państwo. Serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za wszelkie wsparcie dla kanału. A jeżeli chcecie, żeby podobne materiały pojawiały się regularnie, to będzie mi na pewno łatwiej się z tym wszystkim uporać, jeśli zdecydujecie się państwo wesprzeć ten kanał. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, po drugie za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują dodatkowe materiały tylko dla wspierających, wcześniejszy dostęp do zwykłych filmów, a także inne drobne bonusy. Bardzo serdecznie dziękuję za wirtualną kawę i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów wspierających Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mikołaja Jakuba Barskiego, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotr Karute, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins Sana i Agliego. Wszystkiego dobrego dla tych wspaniałych ludzi, cześć i czołem.